Witajcie kochani, serdecznie Was chcę powitać na kanale Tata i Gustaw Ugotowali. Dzisiaj będziemy robić wędzone udka. Kot Gustaw już jest, żeby nadzorować proces peklowania. Położył się tutaj, chyba tylko łapki jego widać, pokażemy Wam. Kot Gustaw, pokaż się ludziom. Nie chcesz? Dobra. Moi drodzy, wędzone udka, w ogóle wędzony drób, po pierwsze jest wędliną nietypową i przygotowuje się go nieco inaczej niż to na przykład, co Wam już pokazywałem, czyli inaczej się wędzi i inaczej przygotowuje do wędzenia drób kurczaka, a inaczej na przykład szynki, inaczej balerony albo... Co ja tam Wam pokazywałem już na kanale. A, już wiem, polędwicę łososiową robiłem. Robi się to po prostu inaczej. Dlatego postanowiłem Wam to pokazać. Moi kochani, zaczynamy od tego, że mięso musimy zapeklować. Peklujemy kurczaka na mokro. Ja mam w garnku 15 udek, które się przygotowują. To znaczy peklują w tym garnku od wczoraj. Czas peklowania przyjmijcie, że powinno być to no, minimum około 19-20 godzin. Gustaw, nie rób tak. Minimum 19-20 godzin. Ja pekluję, niech ja się zastanowię, włożyłem to do garnka wczoraj w okolicach 8. I będzie to w solance do godziny, no powiedzmy do godziny 12, czyli mamy 28 godzin. To jest tak troszeczkę ponad dobę, to jest taki optymalny, dobry czas peklowania, ale może być też troszeczkę krócej. Dłużej raczej nie, bo będzie to zasłonę. Jak to zrobić? Jest to dość proste, trzeba tylko umieć zrobić solankę. Solankę robimy z soli peklującej. Nie używamy normalnej soli. Pamiętamy o tym, co już Wam tłumaczyłem. Gustaw, jak będziesz mnie denerwował, to dostaniesz kropelki. Zobaczysz. To, co Wam już kiedyś tłumaczyłem. O ile jestem dość liberalny w kuchni, kiedy przygotowuję warzywa, jakieś przetwory, kiszonki i tak dalej, o tyle kiedy przetwarzam mięso, staje się znacznie bardziej pryncypialny. Moi kochani, sól peklująca, nie robimy tego na zwykłej soli, bo robiąc to na zwykłej soli, nie zawierającej nitrytu, ryzykujemy zatrucie. A jak będziemy mieli pecha, to nawet poważne zatrucie. Dlatego sól peklująca. Solanka ma być 10%. To oznacza, że na litr wody dajemy dawkę, w zależności od tego, na ile jesteście słonolubni, od 10 do 12 dekagramów soli peklującej. Czyli od 100 do 120 gramów na każdy litr tej wody, tej solanki, którą przygotowujemy. Ja daję 10 deko, czyli 100 gramów, ponieważ staram się sól ograniczać ze względów zdrowotnych. Jest to zupełnie wystarczające. Produkt finalny nie jest, jak na mój gust, za mało słony. Czyli 10% solanka, powtarzam, sól peklująca w ilości od 100 do 120 gramów na każdy litr wody. Taką solanką to zalewamy i to się ma peklować w okolicach, powiedzmy, pomiędzy 20 a 25-26 godzin. Taki jest optymalny czas tego peklowania. Podczas peklowania ze 2-3 razy, oczywiście to musi być w lodówce, to nie może być w temperaturze pokojowej, broń Boże, bo po kilku godzinach zacznie śmierdzieć. Co jakiś czas wyciągamy to z lodówki i trzeba między te udka po prostu wetknąć łyżkę, poruszyć tam tym towarem, żeby doprowadzić do tego, że
ta solanka spenetruje wszystkie przestrzenie, wszędzie się dostanie, wyrównają się te smaki, wyrównają się ciśnienia, bo całe to peklowanie polega na wyrównywaniu się ciśnień. To się chyba ciśnienie osmotyczne nazywa, z tego co pamiętam, kiedyś o tym czytałem. I na skutek, Gustaw, zaraz dostaniesz kropelki. Zobacz, jakie mam kropelki straszne tutaj. Widzisz? Chcesz kropelki? No dam ci kropelki, dziadu. Chodź, dostaniesz kropelki. Już się nawet kropelek nie boi, jak widzi kurczaka. Na skutek różnicy ciśnienia w mięsie i na zewnątrz, w tym środowisku, w którym to się pekluje, w tej wodzie, po prostu następuje przenikanie tej soli łącznie z tym nitrytem do mięsa i tak przebiega proces peklowania. Chowam to, moi drodzy, do lodówki. Wrócę do Was za mniej więcej 3 godziny. Wtedy będę zaczynał całą robotę i pokażę Wam, co z tym robić dalej. Moi drodzy, następne wejście miało być na parzenie, ale postanowiłem Wam pokazać taki mój patent. Zobaczcie, to jest pętelka, którą zrobiłem sobie. A właśnie, nie używajcie zwykłego sznurka. Najlepszy jest sznurek wędliniarski i takiego sznurka najlepiej jest używać do wszelkich czynności z wędlinami. Taką pętelkę przewlekamy sobie. O, robimy coś takiego. Nakładamy na nasze udko. Zaciągamy. Jak ona jest mokra, to jak się zaciągnie. I w ten sposób będziemy to wieszać. Nie wiem, czy to widać, chyba nie bardzo. W ten sposób będziemy to wieszać w wędzarniku. Jest to bardzo fajny, prosty patent. Jak widzicie, przygotowywałem drewno do wędzenia moich udek i zdążyłem już sobie rozharatać rękę podczas rąbania drewna. No ale jak człowiek chce zrobić coś dobrego do jedzenia, to muszą być jakieś straty w ludziach i sprzęcie. Aha, i jeszcze jedna porada. Jak robicie właśnie takie pętelki do wieszania później tych waszych udek w komorze wędzarniczej. Przepraszam, ale się zadławiłem. O sznurku powiedziałem, widzicie, teraz mi uciekło to, co chciałem powiedzieć. A właśnie, już wiem. Róbcie to przed parzeniem, to znaczy zakładajcie pętelki na surowe udka, na surowe mięso, ponieważ po parzeniu skóra robi się już taka delikatna i łatwo pęka. A dopóki udka są surowe, dopóty możecie spokojnie sobie te pętelki zaciągnąć i skóra nie będzie Wam pękała. Wrócę do Was, moi drodzy, jak skończę te pętelki robić i pokażę Wam, jak to parzyć. Moi kochani, czas sparzyć nasze udka. Udka parzymy w wodzie, która ma, znaczy wkładamy je do wody, która ma mniej więcej 80 stopni. Skąd wiemy, że woda ma 80 stopni? Otóż ze wskazań termometra. Kochani, jak się przetwarza mięso, to trzeba się zaopatrzyć w pewien sprzęt. Pewnych rzeczy nie da się robić na oko, bo potem nasza wędlina może być sucha. Wkładamy sondę do wody. Mamy 78 stopni. To oznacza, że woda jest w sam raz. I teraz, jak ja to robię? Wrzucamy udka do takiej wody. Jeśli wody będę miał za mało, mam przygotowany czajnik z wrzątkiem i po prostu uzupełnię wrzątkiem. A jedno z tych udek, tylko nie to, które jest na samym
wierzchu, na samej, nie to, które jest na samej górze, w jedno z udek wbijam sondę drugiego termometru. Nie tego samego, dlatego że ta sonda jest zagięta. Tamta jest prosta. Chodzi o to, żeby czubek tej sondy był mniej więcej w środku tego udka, w środku tego mięsa. Pakujemy to do wody. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jaka temperatura panuje wewnątrz tego udka. Staram się to zrobić dość szybko. Chodzi o to, żeby wszystkie udka podobny czas przebywały w tej kąpieli, w tej gorącej wodzie. Za chwilę uzupełnię to troszeczkę wodą. I tutaj mam drugi termometr. Ja nie wiem, czy wy to widzicie. To jest ten sam termometr, który używam do w wędzarniku. Przyniosłem go specjalnie tutaj do procesu tego parzenia. Wewnątrz udka mam w tej chwili temperaturę 7 stopni, ponieważ przed chwilą wyciągnąłem te udka z lodówki. I to się ma parzyć tak długo, aż temperatura wewnątrz udka osiągnie 72 stopnie. Nie 85, nie 60, tylko 72 stopnie. Oczywiście z pewną tolerancją, jeżeli to będą 2 stopnie w te lub we w te, nic się nie stanie, ale 72 stopnie to jest sam raz. Ja po prostu pilnuję termometru i czekam, aż będę miał 72. Dlatego termometry są mi potrzebne dwa, ponieważ woda nie ma się gotować, to ma się sparzyć. Czyli w tej chwili temperatura wody spadła, bo wrzuciłem tam zimne udka prosto z lodówki. Cały czas mam palnik ustawiony na pewną moc. Jak woda osiągnie 80 stopni, zmniejszę moc i będę utrzymywał 80 stopni temperatury wody i czekał, aż udka będą miały wewnątrz 72 stopnie. Wtedy je wyciągnę i osuszę papierowym ręcznikiem, a później spotkam się z wami przy wędzarniku. Tak to, moi drodzy, wygląda. Wracam do was wcześniej, ponieważ nie powiedziałem wam jednej bardzo ważnej rzeczy. Woda po parzeniu wędlin drobiowych, czyli tak jak w moim przypadku udek, wygląda jak doskonały materiał na rosołek, ale to nie jest doskonały materiał na rosołek, ponieważ używaliśmy nie normalnej kuchennej soli, ale soli peklującej, która zawiera nitryt, i taki rosołek jest po pierwsze obrzydliwy, a po drugie niezdrowy. Nie róbcie tego. Wodę po parzeniu wędlin, do których używaliśmy soli peklującej, a powtarzam po raz kolejny, używajcie soli peklującej, nie używajcie zwykłej soli. Taka woda nadaje się tylko do tego, żeby ją wylać. Nie róbcie na bazie tej wody, tego wywaru, broń Boże, zup ani innych potraw. Tak wyglądają moje termometry. To jest termometr, na którym widać temperaturę wody, która się podnosi. Dociągnę do 80 stopni i zmniejszę moc palnika. A tu widać po lewej stronie temperaturę, która panuje wewnątrz udka. Są 23 stopnie. Tam mam obok ustawione 76 stopni. Przy 76 pojawi się alarm. W razie gdybym przegapił po prostu, to wtedy zacznie piszczeć. Będę wiedział, że natychmiast muszę z tym uciekać, ale ja zasadniczo pilnuję termometra. Jak będę miał te 72 stopnie, zdejmuję to, osuszam udka i pędzimy, moi kochani, do komory wędzarniczej. Pokażę wam, moi kochani, po co robiłem te pętelki. Otóż skóra na takim sparzonym kurczaku jest bardzo delikatna. Wystarczy ją lekko dotknąć i ona pęka. Gdybym to wyciągał widelcem, to tą skórę miałbym całkiem popękaną. A tak, przy pomocy haka wędzarniczego, wyciągam udko za tą pętelkę. Tę pętelkę, kurde balans, tę. Cały czas popełniam ten błąd, przepraszam was bardzo. Tu mam ręcznik papierowy przygotowany. Osuszam lekko ręcznikiem papierowym.
i odkładam do ostygnięcia bez dotykania kurczaka. Kochani, muszę się spieszyć, żeby mi to za długo w tej gorącej wodzie nie leżało, bo ma mieć 72 stopnie, a nie więcej, i wrócę do Was, jak będę miał już lekko przestudzone udka. Moi kochani, nasze udka są już podsuszone. Przypominam, że nie wieszamy mokrego mięsa w wędzarniku, ponieważ okleja się wtedy drobinami tego dymu i nie jest dobre. Nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Tak to będzie wyglądało. Moi drodzy, ja to będę wieszał bez kamery, bo trudno mi jest to robić jedną ręką, a kamerę trzymam w drugiej. Te udka będą sobie tutaj tak wisiały, będą się wędziły. Tutaj widzicie, wisi czujnik od termometru, tego samego, który był wbity w jedno z tych udek wcześniej. I będzie mi wskazywał temperaturę, jaka panuje wewnątrz komory wędzarniczej. Pokażę Wam to jeszcze, jak to sobie wisi, kiedy wszystkie udka będą już w środku. Tak to wygląda, moi drodzy, po włożeniu do komory wędzarniczej. Udka sobie wiszą i w ten sposób będą wisieć i wędzić się przez... Tu widzę, że jedno jest trochę jeszcze wilgotne od dołu. No trudno, nie do końca mi się to udało osuszyć. Będą tak wisieć przez mniej więcej 5-6 godzin, do czasu, kiedy uzyskają kolor, który będzie mnie satysfakcjonował. No i wtedy oczywiście pokażę Wam, jak to wygląda. Aha, jedna ważna rzecz. Warto jest zadbać, żeby poszczególne kawałki mięsa nie dotykały się wzajemnie, ponieważ w tym miejscu, gdzie się dotykają, po prostu będą niedowędzone, będą miały nierówny kolor. No a staramy się, żeby jako tako to wyglądało, chociaż widzę, że troszkę mi tutaj pozostałości po piórach zostało na tych udkach, no ale to i tak zwykle skóry nie jadam, ponieważ jest tłusta i przed jedzeniem też sobie można oczyścić. No, udka są naturalne, nie pochodzą z marketu, więc teraz jak wiszą, jak już są wyschnięte, to pewne niedoskonałości tutaj ewidentnie widać, ale staramy się tworzyć żywność jak najbardziej naturalną. Dobrze, zamykam komorę, bo zależy mi na tym, żeby temperatura mi za bardzo w niej nie spadła. Kochani, tak to wygląda po 2,5, może 3 godzinach. No, chciałem Wam pokazać troszkę więcej z tego procesu wędzenia, ale niestety jest listopad i za chwilę już będzie ciemno. Dlatego pokażę Wam, jak wygląda gotowy produkt, bo na razie udka są jeszcze blade. To jeszcze nie jest to, czego byśmy chcieli, ale zapewniam Was, że pachnie to już naprawdę obłędnie. Spotkamy się, jak to będzie wszystko uwędzone i jak przyniosę udka do domu. Taki jest, moi kochani, efekt końcowy. Mamy pięknie uwędzone udka w bardzo ładnym kolorze. Było ich 15. Wczoraj przyjechały dzieciaki. I zostało tylko 6, jak widzicie. Także naprawdę, jeśli ktoś może sobie uwędzić, bardzo polecam. Wędzony kurczak jest pyszny. A teraz już wiecie, jak możecie sami go sobie zrobić. Bardzo Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo Was proszę o lajki i o komentarze, bo okazuje się, nie wiedziałem o tym wcześniej, ale okazuje się, że również im więcej jest komentarzy, tym lepiej algorytmy YouTube'a pozycjonują filmy i kanały. Dziękuję Wam, kochani, za to, że obejrzeliście i do zobaczenia przy okazji następnego filmiku.